Cześć Wam wszystkim, tym razem z Zenkiem w nietypowej prośbie i w sumie nietypowym filmiku dla Was wszystkich. W nagraniu domowym przede wszystkim, zaznacz, W nie w nagraniu ciągniku. domowym po prostu sytuacja nas zmusza, żebyśmy Wam to o czymś powiedzieli i coś o Was poprosili, żebyście coś zrobili. A że Zenek ma tam troszeczkę taki zasięg optymalny, więc na No, pewno. postanowiliśmy wykorzystać troszeczkę zasięgi kanału, no bo troszeczkę Was widzów jest, już nie patrząc na subskrypcje, a patrząc na wyświetlenia pod poszczególnymi filmami, myślę, że coś ciekawego jesteśmy w stanie Wam tutaj przekazać i na pewno zostanie w Waszych głowach. Znaczy ogólnie apelujemy do tego, czy tak naprawdę widzowie Kuby to są rolnicy, czy rolnicy praktykujący, czy rolnicy, którzy chcieliby stworzyć swoje gospodarstwo w perspektywie nowych lat przyszłościowych i po prostu ten filmik jest dla Was, dla takich jak my. W sumie my się też o to martwimy, w sumie do rzeczy, o co tak naprawdę nam chodzi. Tutaj koledzy z Solidarności Rolników Indywidualnych przypomnieli nam o konsultacjach społecznych planu strategii dla wspólnej polityki rolnej, tak zwany Zielony Ład. Już pewnie wszyscy słyszeliście. Od wielu lat ten Zielony Ład w końcu dociera do nas. Znaczy w końcu, nie w końcu, wszyscy go tak troszeczkę brali, że to jest wielkie zło, które do nas przyjdzie. Ale jeżeli o nie same nie zadbamy, więc wszystko w naszych rękach Słuchajcie, teraz. prowadzone są konsultacje przez Ministerstwo Rolnictwa. W opisie będziecie mieli link. Zaraz Wam powiemy mniej więcej, co macie kliknąć. Klikacie w ten link, wchodzicie tam. To jeszcze nazywa, przeczytam, konsultacje społeczne planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej, więc tak naprawdę jest to niby wymysł Unii Europejskiej, ale popierany i to trzeba zaznaczyć praktycznie przez wszystkie opcje rządzące, przede wszystkim przez koalicję rządzącą, no i też opozycję częściowo, nawet w większej części, nie wiadomo jak PSL, którzy twierdzą, że jest to dla rolnictwa jakiś tam, można powiedzieć, nie zbawienie, tylko szansa. Plan, szansa i plan. Szansa i plan. Więc klikacie na projekt planu strategicznego, czytacie, to jest 151 stron. Szczególnie, ja już w sumie też szczerze jeszcze nie przeczytałem wszystkiego, ale jeżeli miałbym Was tutaj zachęcić, to... No właśnie, bo ktoś jak usłyszy, że 150 stron, nie będzie tego czytał. Postaramy się Wam tutaj mniej więcej wyszczególnić takie najważniejsze, najistotniejsze rzeczy, które dotyczą przede wszystkim wszystkich rolników, hodowców, no jakie osoby, które zajmują się samą uprawą zbóż, czy warzyw i tak dalej. Wiecie, konsultacje są dla różnych środowisk, nie? Niekoniecznie dla zwykłego rolnika kowalskiego, ale ważne jest to, żebyście to przeczytali i sobie zaznajomili. Być może to i tak wejdzie, w mniejszym czy w większym stopniu, takie projekty, takie, bo to jest ogólnie projekt, tak? On będzie jeszcze w fazie jakiegoś tam negocjowania, ale ten projekt wejdzie, mówię, w większej czy mniejszym stopniu. Dlatego już proponuję dla tych, żebyście już zaznajomili się tą treścią tak naprawdę, za co dostaniemy dopłaty, jak będziemy musieli prowadzić produkcję zwierzęcą i hodowlaną, na jakich zasadach, to jest wszystko opisane. Ja mogę Wam tylko zdradzić, tak można powiedzieć, żeby Was zachęcić, to według mnie nie będzie kolorowo, co niektórzy, co już ze mną rozmawiali, uważają, co niektórzy, że może być nawet i też faktycznie da nas szansą, ale patrząc na z perspektywy średniego gospodarstwa, takim jak jest moje czy Zenka, uważam, że jest to, tym bardziej, że my jesteśmy nastawieni na produkcję, nie mamy słabych ziem, mamy tylko ziemy, które żeśmy kupili, żeśmy wydzierżawili i one są praktycznie od trzeciej do klasy czwartej, znajdzie się piąta, szósta, ale to jest w małym stopniu. Więc dla nas przynajmniej ten Zielony Ład, albo bardziej Burdel Ład, może być szkodliwy. No. Może być Możemy szkodliwy. Powiedzieć to wprost. Nie wiem, co mam zrobić, żeby Was zachęcić. No, no, no tutaj Zenek chyba gołych nóg nie da, żeby zachęcić do tego znaczy, no nie filmiku. Nie chodzi o to. Popatrzcie też na to z innej perspektywy, bo jak ktoś słyszy konsultacje, to zaraz sobie powie, o Boże, co mnie to obchodzi, konsultujcie sobie, piszcie sami. Co będzie, to będzie. No właśnie nie, bo dają nam możliwość, możemy się wypowiedzieć przede wszystkim sami, zdalnie, no bo niestety
okres pandemii tutaj nas wszystkich dotyczy, ale mając tą możliwość wypowiedzenia się nawet i przez internet, wpisania swoich sugestii czy zaznaczeniu kilku odpowiedzi, jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo wnieść i ten głos, tak jak przy wyborach, czasami się mówi, że co tam jeden głos, a jednak ma bardzo duże znaczenie. Ogólnie mówię, różnie to może być. Macie tutaj świadomość. My gdybyśmy mieli w 2004, trzecim czy drugim roku przedakcesyjne tak zwane, wiedzieli to, co na przykład teraz mamy możliwość się dowiedzenia, to byśmy troszeczkę inaczej to wszystko rozegrali. Byśmy od razu orzechy brali, tak? Byśmy tak. Inne tam rzeczy tam, bo nie byłoby ściemy. Byśmy szli tak, żeby jak najbardziej tą Unię tam wydoić, tak jak co niektórzy zrobili. Pamiętajcie, ci co, bo wszystko jest nastawione na ekologię. Ludzie, którzy żyją z ekologii, już do dawno przeczytali, już dawno wiedzą, co mają zrobić, żeby jak najbardziej z tego skorzystać, więc ja was też zachęcam dla waszego dobra, po prostu, żebyście przeczytali, wyciągnęli wnioski i tak można powiedzieć, gdzieś tam na forach wypisywali, czy się z tym zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Ja mogłem tak was powiedzieć, mówię, że zacznijcie czytać całość, zachęcam od 60 strony, tam jest troszeczkę napisane właśnie o takich hodowcach jak my, obwarowania. To poczekaj, może pokrótce, od początku zacznijmy, od wejścia na stronę internetową. Od wejścia, no to konsultacje społeczne, materiały. Znaczy, czyli tak, zaczynamy, słuchajcie, od kliknięcia w linku, który macie teraz w filmie poniżej. Klikacie sobie po prostu w ten link, otwiera wam się strona internetowa, są to rządowe strony. Nie XX na pewno, ani tam głowę te tyłki, tylko po prostu to ma być rządowa, tak, też nie żaden wirus. Jest to strona rolnictwa, Ministerstwa Rolnictwa. Włączacie materiały, projekt planu, klikacie i też do kolegów, co mają niecałe 50 albo plus, bo wiem, że nasz kolega, pozdrawiam cię Stasiu, miał problem z otwarciem tego pliku, więc może tam niech ktoś wam młodszy pomoże, bo faktycznie niektóre przeglądarki różnie gdzieś tam zapisują te pliki, w każdym bądź razie klikacie, macie tutaj plan, jest wszystko napisane. Jest spis treści na samym początku, jak możecie zauważyć, macie wszystkie skróty programowe, które są. Listę załączników oczywiście, przewijamy stronę dalej, tak jak Łukasz wspomniał, przechodzimy bezpośrednio na stronę 60. 61, bo akurat tu kolega Emil nam ją podrzucił i tak naprawdę, znaczy ogólnie od początku czytamy, bo tam jest napisane też wcześniej, ile musimy wyłączyć z produkcji, tak? Po co to wszystko w ogóle jest, tak? To żeby utrzymać pełną płatność obszarową, musimy tak jak teraz zazielenienie wykonywać. No teraz to jest w ten sposób, będzie troszeczkę utrudnione. No jeżeli się na to nie zgadzamy, bo zaraz ktoś w polityku powie, no to nie musicie, faktycznie żaden rolnik nie jest zmuszony, tak jak pan komisarz Wojciechowski powiedział, no ale ta dopłata to będzie w granicach 300-400 zł. No też jest jakiś pieniądz, więc można też tego nie korzystać, no ale jeżeli już chce pełną płatność wziąć, no to niestety no, musi się wdrożyć pewne EFA, inne tam. Przede wszystkim musimy się tutaj też podkreślić, że cały system dopłat bezpośrednich tak jakby zostaje wywrócony i zbudowany troszeczkę inaczej. To jest bardzo istotne, bo niektórzy sobie powiedzą, składałem wniosek tak jak składałem i będzie to szło, więc do końca tak nie będzie. Cały nowy PROW zakłada troszeczkę inny plan i warto się tutaj naprawdę w to wdrożyć w tym momencie. Konsultacje są do 15 lutego. Możecie sobie zapisać ten plik, bo powiem wam, że w grudniu czy na początku stycznia ja ten plik ściągnąłem gdzieś tam z Unii Europejskiej od komisarza. Jeszcze wersję angielskiej można przetłumaczyłem sobie, mniej więcej już streszczeniem przeczytałem, mniej więcej wiem, co tu jest zapisane. To jest troszeczkę szerzej, ale niekoniecznie szerzej. Na przykład, żeby was zachęcić, no to pierwsze to żeby płatność na przykład tak jak teraz, no wszyscy można powiedzieć, no w gospodarstwie rodziny dzielimy się sobie te stada, żeby mieć te dopłaty, tak? No i w tym momencie, no to są pewne obwarowania, żeby z tych dopłat skorzystać tam z wypasu, czy z innych, czy z dobrostanu, no to trzeba mieć co najmniej 0,5 do JP do 1,5. Czyli jeżeli masz za mało, a jeżeli masz za dużo, to nie przysługuje ci płatność, pomimo to, że wszystko będzie spełniał, tak? To jest taka mała, taka można powiedzieć, no nowość, tak? No to jakby sobie już każdy chciał przeliczyć. No ja na przykład mam 20 byków, no i ja mam już za mało, żeby skorzystać z jakiejkolwiek płatności. No ale to też, bo niektórzy nie zwracają na to uwagi, trzeba przeliczyć duże jednostki przeliczeniowe, bo to też ma no, duże znaczenie potem w czymkolwiek, więc weźcie to też więc pod uwagę. Tutaj moje gospodarstwo, no już mówię, się śmieję do kolegów, że muszę te byki pokryć, byki pocielą cielaki i to może akurat wyjdzie.
No, bogatemu to i być się oczywiście. Co ważne, też jest zmiana, mamy w tym momencie tak zwaną dopłatę redystrybucyjną, czy ona tam jest od 3 do 20, od 30 hektarów, tak naprawdę do 27 hektarów, każdy ją ma stałą, jeżeli masz tyle hektarów, to ci się należy. Teraz jest zwiększona liczba do 50, ale rzekomo z opracowań wynika to, że jeżeli już masz 50,1 hektara, to nie dostajesz nic, więc tak naprawdę 3200 czy 3300 już jesteś na starcie, już tych pieniędzy nie ma. Także więc, no mówię, jest to bardzo też, jest zwiększona liczba procent w poszczególnych uprawach. No, bo teraz sam tego nie zrozumiałem do końca, bo też będą pewnie pytania, czyli co, przekroczyłeś 50 hektarów, już w ogóle ci się to jest dopłata? Napisane, że do 50 hektarów jest dopłata, tak? Do 50, ale jak masz 51, to nie jest tak, że już się nie kwalifikujesz i w ogóle jej nie masz, tylko masz do 50, tak? Znaczy, no najprawdopodobniej jest tak, że jeżeli masz gospodarstwo więcej jak 50 hektarów, nie dostaniesz do tych 50. W ogóle nic, tak? No tak jest tu napisane, do. Trzeba to sprawdzić, bo widzicie, to jest na przykład tak czasem opisane, bo jakbyście szli do fabryki John Deere'a, no i wiecie, że tam będzie robiony tam traktor o mocy takiej, takiej, ale nie znacie modelu, tak? No to no też nie jest to opisane, ten projekt, tak szczegółowo, tak naprawdę nie wiemy, ale najprawdopodobniej jest napisane do, więc jeżeli jest do, no to do. Na pewno do projektu pojawi się rozporządzenie i tego nie unikniemy, to będzie i być może będzie znaczy, to no muszą być załączniki, mi się wydaje, do tej, no ale tu nigdzie załączników nie znajdujemy. No to jest taka, można powiedzieć, dybanie, no ale warto jest to przeczytać, warto się nad tym zastanowić. Na prosty chłopski rozum mój wydaje się, że masz do 50 hektarów, czy będziesz miał 53, czy 4, czy 60, czy 100, do 50 dostaniesz, powyżej 50, ta różnica nie będzie po prostu sugerowana. Tak mi się wydaje, ale jak będzie, to się wszystko okaże. Są różne również zmiany, że na przykład musicie mieć teraz, tam w zależności od hektarów, cztery uprawy i zaznaczone jest, że 25% musi być uprawy zbożowe, tak? Nie mogą przekroczyć, ani nie może, czyli w naszym przypadku, no to i tak już było ciężko znaleźć tą trzecią uprawę, teraz czwartą, no to najwyżej będziemy ziemniaki sadzić, tak? No ale to słuchajcie, 25%, jak my żyjemy z rzepaku i ze pszenicy, no i z traw różnych, no ale trawy nie biorą pod uwagę. Dla przykładu, macie 100 hektarów i 25 hektarów możecie mieć tylko pszenicy. Albo żyta, no zboża. Albo żyta, no ogólnie zboża, więc to też nie jest tak, że mam 25 hektarów pszenicy, potem wezmę sobie 10 żyta. Nie, zboża są kwalifikowane jako jedno i musicie się w tych 25% zmieścić. Reszta może być rzepak, czyli też możecie mieć na przykład 25, a co z pozostałymi 50? No tu już się robi problem dla osób, które żyją tylko z upraw zbożowych, nie? Więc tu jest wyraźnie napisane, podstawy wsparcia dochodu jest dla gospodarstw posiadających od 3 hektarów do 50 hektarów. Więc to jest ogólna powierzchnia, jeżeli masz 50,1, najprawdopodobniej z tego zapisu już nie dostaniesz tej płatności. Słuchajcie, to są nasze interpretacje, wchodźcie w ten link, czytajcie. Znaczy, i tu dobra rzecz przeczytałeś teraz, bo od 3 do 50 hektarów, czyli jak sama myśl się tutaj kreuje w tym momencie, będą preferowane jak najbardziej, znaczy nie średnie, małe gospodarstwa, małe. Praktycznie. Małe ogólnie, gospodarstwa idą teraz tutaj na duży ogólnie najlepiej plan. Wziąć teraz kunia, 10 hektarów czy 20 i robisz tym kuniem. Nie iść tam w jakieś dobrze prosperujące gospodarstwo, no do tego nie dobrze. Nie, mimo modernizacji, kupna maszyn, w tym momencie cofamy się w rozwoju, no tego nie jest da się to inaczej ukryć. Trochę stron, jeżeli nawet dojdzie do kilkuset osób, to ja będę zadowolony z tego filmiku. Kolega Sylwek mówi, kurczę Łukasz, no ale czemu to tak cicho jest o tym? Ja mówię, no widzisz, dlatego stąd pomysł na ten film, żeby to rozgłośnić, no. Żebyście wiedzieli w wspólnej perspektywie na nas najbliższe ileś tam lat wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej, jeżeli nie zadbamy o nie wiem, czy w ogóle jesteśmy w stanie cokolwiek, czy no jeżeli rząd i opozycja są za tym, no to ciężko będzie cokolwiek zmienić. A jeszcze co ważne, tutaj też kolega Emil mi na to zwrócił uwagę, nie mogę teraz tego zapisu znaleźć, ale są zapisy, że jeżeli ja na przykład jako hodowca sprzedaję bydło, to ja muszę napisać zaświadczenie, że nie będzie ubijany rytualnie, nie? No zobaczcie, skąd ten zapis, nie? No się nie piątka się no, już tutaj skąd, nasuwa, skąd nie? Ten zapis, że muszę podpisać to, że ten, ale słuchajcie, no my w 100% sprzedajemy to pośrednikowi. Pośrednik to
wywozi do uboni, nie wiem co on z tym robi, no po prostu on to skupuje, no jaką ja mam pewność, nigdy się nie pytamy, czy on jest ubity tak, No czy ale tak, i no. co, teraz tak, ty napiszesz oświadczenie, pośrednik No. to sprzeda nie w uboju rytualnym, tak? I co, Znaczy, no ja nie wiem, ty jak będziesz miał to... z tego tytułu Nie, problemy, właśnie... bo zaświadczyłeś, że to zwierzę, no to Ogólnie jest... rządzący, oni nie rozumieją tego, że myślą, że my dalej bitkami jeździmy do tego skupu i sprzedajemy. No nie jest już to tak. Przynajmniej w naszym gospodarstwie przyjeżdża samochód, odbierają, robimy przemieszczenie, sprzedajemy im i on sprzedaje to do uboni, no. No nie Znaczy, no, wiem... każdy, kto ma księgę rejestracji byka, no, nie wpisze, że to jest ubój, no bo sprzedajemy dalej, więc nawet nie moglibyśmy tego zrobić, bo nie mamy takich Więc to taki możliwości. mały element do tego wszystkiego, czy ta piątka będzie obowiązywała, czy ona już jest zawarta, skoro jest to napisane w projekcie, niby unijnym, nie wiem, no to być może w każdym projekcie uczestniczył jakiś Polak, jakiś polski minister, więc być może coś swojego tam dołożył. Także jest, wygląda to tak, kochani koledzy, miejmy nadzieję, że przynajmniej się zainteresujecie tym. Jeszcze raz, do 15. Można to tam, nie wiem, zgłaszać. No, wydaje mi się, że zwykły, mówię, rolnik tego nie zgłosi, tylko zazwyczaj muszą to być jakieś organizacje. Powinny się tu włączyć izby rolnicze. Włącza się to Solidarność Rolników Indywidualnych z Zachodniopomorskiego, dlatego stąd też no, propozycja tego filmiku, żeby to jakoś rozpropagować. No nie ma, jest w ogóle cisza. Cisza jest totalna, jeżeli chodzi o ten projekt. Ja poniekąd gdzieś na pewnych stronach widziałem, niektórzy z Was linkowali gdzieś na facebookowych grupach rolniczych, ale to były znikome komentarze. Każdy jakby przechodził od tego obojętnie, więc no, jeżeli my o tym nie będziemy mówić, to będzie po Ogólnie tam prostu gdzieś cicho. wyczytałem, co już teraz pamiętam, że jeżeli też co niektórzy wejdą w te zazielenienia, te takie, no dosyć takie trudne, to nawet do 3000 za hektar jest dopłat, więc słuchajcie, dla kogo te pieniądze pójdą? No znowu ekologia No jest więc tutaj mówię, finansowana. wszystko idzie nie w tą stronę, chociaż mówię, wielu zwolenników jest tego projektu, wielu zwolenników nie jest, że myślą, że to się po prostu... No, też są niektóre rozwiązania fajne, nie powiem, że nie, ale no, większość mi się wydaje z mojej interpretacji, no troszeczkę nas zahamują no, w rozwoju. No, mówię, dobrze, że ja spłacam już kredyt za ziemię i za 5 lat ta ziemia jest, znaczy, za 6 jest moja i ja mogę iść w te dopłaty ekologiczne. Gorzej jak ktokolwiek będzie teraz kupował, tak? No chyba, że ma Znowu jakieś idzie za... wyparcie naszej produkcji na bok, po to, aby ktoś inny mógł po prostu No bo produkować. jeżeli się niszczy, jeżeli gdzieś się niszczy produkcja, my mamy nie produkować, no. Mają być mleko ściągane, tak, z roślin, czy jak to się tam Tak, hasła, roślinne. no, ogólnie, no nie, mi się to nie podoba, nie taka była, mieliśmy produkować, mieliśmy sprzedawać, mieliśmy inwestować, to było nasze zadaniem, odkąd ja pamiętam, rolnik do tego dążył na daną chwilę, jeżeli już jesteśmy w tym dobrzy. Ale jeszcze, żeby wam coś powiedzieć takiego fajnego, byłem ostatnio zapisany w Tofagarze, był wermisaż i oglądałem sobie, można powiedzieć, kilka godzin. Była tam też pani z Niemiec, która tam opowiadała o swoim wykładzie. No i było takie pytanie właśnie z tych redaktorów, jak w Niemczech wygląda azotany, kiedy mogą obornik. Więc słuchajcie, no według tej pani w Niemczech od 1 lutego można wchodzić z obornikiem, można wchodzić z gnojowicą, z tym, że oczywiście tu dobry rozsądek rolnika jest, czy jest zamarznięta ziemia, czy jest śnieg. Ale on sam decyduje, tak? To A co jest, że u nas jest no inaczej? właśnie, a azoty, ona mówi, nie mają terminu, ale to samo. Nie może być zamarznięta i nie może być śnieg. Tu tylko i wyłącznie rolnik decyduje, bo Niemcy No czy ale to Polska chyba ja są. czegoś nie rozumiem. To co jesteśmy w jednej Unii i w ogóle mamy Nie ma, ja zupełnie. nie wiem, no wiesz, no można by powiedzieć, że nie mają zlewni, tak? Nie mają Bałtyku, no ale Odra jest też po drugiej stronie. Też jest Morze Północne, też jest Bałtyckie, więc nie mam pojęcia, skąd taka rozbieżność, różnica. Niby jesteśmy w tej samej prędkości Unii, a jednak nie dość, że dopłaty i to jest chwała. Tam rolnik decyduje, bo czy państwo, czy nasza Polska jest zróżnicowana terenowo, jeżeli tam, gdzie się śnieg, tam, gdzie nie ma śniegu, to czemu ja mam na to czekać, na ten termin? I to No ale no taka... to mamy przykład z tamtego roku, kiedy była fajna decyzja wejścia z azotem od 15 lutego i tu chwała ministrowi za to pozwolenie. Ale to też wszystko decydowało o rozsądku, bo nie we wszystkich rejonach Polski 15 lutego już tego śniegu nie było, więc tam się rolnicy po prostu I wstrzymali. nie No ale rozumiem.
Skąd takie decyzje? Dlaczego my mamy być innym gospodarstwem? Chociaż no, produkujemy tak samo. No, widzicie, dlatego to jest takie też specjalnie was podniósłem troszeczkę, żebyście skłonili się na przeczytanie. Słuchaj, 151, no to ja już, to nie wiem, no to ten tygodnik to program ma chyba 60 parę, więc jest to drobnym druczkiem, wszystko fajnie napisane, temat rolniczy, czytajcie, nie wiem, no cokolwiek jest, no możecie tam swoje też, no niby jest gdzieś, tylko nie mogę znaleźć tej zakładki, gdzie się tam pisze swoje komentarze, ale mi się wydaje, że no zachęcam was naprawdę do jakiekolwiek, tym bardziej, że jest zima, śnieg, no nie będziecie mówili, że macie roboty w polu, co najmniej do końca lutego, wszyscy jesteśmy zamknięci w domach, bo w całej Polsce jest taka sama sytuacja, zimowa troszeczkę lepsza, troszeczkę macie czas, tym bardziej, że no powinniście... No tego czasu też za dużo nie zostało, bo już dzisiaj ma... No tak, no ale jeżeli sobie zapiszą, poczytają w takim to i zobrazują to, jak to będzie wszystko wyglądać, a to jest ważne, mieć przynajmniej jakąś wiedzę. Słuchajcie, więc nietypowy filmik, coś jeszcze chcesz zanegdogować? Nie no, wszystko wyjdzie w komentarze. Nie wiem jak zachęcić, mówię, musisz dać... miniaturkę z jakąś panią, jakąś Gębińską z tą no, wiesz, z miniówce i pani minister zachęca do konsultacji. Którzy sami wymyślili, słuchajcie, minister wam powie, były konsultacje, żeście się nie zabrali do roboty, myśmy konsultowani, wyście się na to zgodzili, no i tak będzie, no. No ale poczekaj, bo ministra na razie nigdzie nie widać. No ale on to powie, bo on już on mówi. Powie, on, ale nie ma go teraz. On już nieraz powiedział, że było to konsultowane, więc naprawdę to jest instrukcja tego, jak te gospodarstwa będą wyglądały w perspektywie kilkudziesięciu lat, do czego dążą i jak te gospodarstwa, bo zmiany muszą być, no. Tym bardziej, że pamiętajcie, jeżeli tu już jest projekt, pojawiły się już, można to też otwarcie powiedzieć, chore pomysły, jeżeli pojawił się chory pomysł, to do niego będą dorastały kolejne, jeszcze gorsze, więc jeżeli na pewnym etapie nie spróbujemy chociaż przynajmniej tego w jakimś tam stopniu przyhamować, no to niestety będziemy się męczyć dalej. Widzę, że są tutaj też i pakiety rolno-środowiskowe, już nie chcę mi się zagłębiać, też nie znam całego tej treści tego projektu, na pewno go przeczytam. W każdym bądź razie, no musicie, mówię, to jest wszystko jest opisane, no. To jest baza wiedzy, której ja na przykład ileś tam lat mówię, jakbyśmy wiedzieli, że orzechy dają nam tyle pieniędzy, to byśmy tylko i wyłącznie kupowali ziemię za 2000 i pchali tylko orzechy, no. A teraz może byśmy inaczej rozmawiali. Dlatego starajcie się to przeczytać, być może jest szansa dla was, tak? Szansa dla rolników, którzy są w trudnych sytuacjach, którzy no po prostu no widzą w tym. No. Nie, no tak i na koniec podsumowując, to nie jest tak, że my to czarno widzimy, bo gdzieś tam wyszczególniliśmy te takie najgorsze rzeczy. Aczkolwiek może faktycznie ktoś się w tym odnajdzie, może my jesteśmy w błędzie i twierdzimy, że jest inaczej. Więc dlatego warto, żebyście przeczytali, no i dzielcie się tymi informacjami po prostu w komentarzach, piszcie na tych wszystkich portalach, no bo im więcej tego głosu, tego echa jest. A uwierzcie mi, takie osoby, które gdzieś coś tam mają generalnie do powiedzenia, wychwytują takie rzeczy i to jest... No jednak przestrzeń internetowa jest bardzo tutaj mocno rozpowszechniona i to się jednak, no to się słyszy. Na pewno zmiany są nieuniknione. Strategia polskiego rolnictwa czy unijnego rolnictwa musi iść, będzie zmieniona i to będzie zmieniona już najprawdopodobniej już zaraz, tylko po podpisaniu tego projektu, po już tam po zmianach wszystkich, więc to nie jest nic odległego, to nie jest wielka przyszłość, to jest już zaraz, więc edukujcie się. Tym bardziej, że pamiętajcie, że PROW 2014-2020 już się kończy. I już powinien być opracowany nowy projekt i powinien być niedługo wdrażany, więc te pierwsze pomysły na pewno zostaną już wrzucone. Widzę, że tu jest bardzo dużo rzeczy przełożone na Polskę, są na województwa tak podzielone, więc bardzo dużo na pewno ludzie z ministerstwa też w tym ingerowali, też to jest nasz polski wymysł, niekoniecznie Niemcy będą mieli coś podobnego, inni będą mieli coś podobnego, być może to jest nasz wymysł, naszych przedstawicieli rządzących w ministerstwie, nie wiadomo, nie znam tych ludzi, nikt się tu nie podpisuje pod tym projektem. W każdym bądź razie apelujemy, Zenek to jeszcze jakoś tam pomontuje, bo pewnie tam wyszło jak wyszło, żeby to jakoś fajnie wyszło. Apelujemy do tego, żebyście wyedukowali się i zaczęli troszeczkę nad tym myśleć, nad zmianami, jakie nas czekają. Mówię, ja już mam swoje lata, kredyty zaraz pospłacane, oczywiście będą brane, ale już mówię, te główne na ziemię.
Jak najbardziej. Im więcej ekologii, dajcie im więcej dopłat i tyle. No jeżeli mamy no, w ten będziemy sposób, w polu robić, a... jeżeli w ten sposób to będzie jak w tej reklamie, my leżymy, nam rośnie i trudno, no. Skoro Unia jest na tyle bogata, że chce wspierać takie typu rolnictwa, czyli nie robu, że będziemy tylko uprawiali dopłaty, jak najbardziej my też możemy się w ten sposób przebranżowić i uprawiać dopłaty, więc... No jest to pomysł. Jeżeli taki jest plan, no to dlaczego my, rolnicy, którzy gdzieś tam ciągle zapierniczamy i mamy z tego nie skorzystać? W pewnym momencie też powiemy dość i też zaczniemy tą dojną krowę unijnych pieniędzy doić, aż w końcu ich na pewnym etapie no braknie. Ja mówię, masa fajnych widzę teraz rozwiązań innych, zupełnie innych, no, co do PROW-ów nawet, co do kosztów, no PROW-owskich. Przeczytajcie, zachęcam Was naprawdę. No i tyle, no to jest taki można spontaniczny filmik, miał być nagrany troszeczkę wcześniej, ale no, zima nas nie rozpieszcza, odśnieżać musimy i apelujemy do tego jak największej po prostu w ten sposób zaangażowania, bo tak naprawdę nie widać zaangażowania wśród rolników, nie wiem czemu, a później jak już będzie coś zatwierdzone, nie powiecie, kurde, no. No i zaczną się strajki. Strajki się zaczną, co już nie będzie. Tak. Znaczy strajki to już no, raczej nikomu się już strajkować nie chce, bo wszyscy już się wystrajkowali, ale ogólnie lepiej coś zawczasu. Może i tak wiadomo, że nic się nie da zmienić. Może się nic nie da zmienić, no ale przynajmniej. No będzie ta nadzieja, że człowiek próbował. No i nie no, w będzie zasadzie miał sobie takie co na macie usta tu rzucić. Wiedzę. No trudno, no mówię, jeżeli. Już będę się powtarzał jeszcze, jeżeli mamy uprawiać dopłaty, będziemy uprawiać dopłaty według pana, jak tam Wojciechowski? Pan Wojciechowski Janusz. jest Janusz, ale No to on jest i ta komisarz? cała komisarz i wszyscy no, związani z rolnictwem unijnym i naszym polskim, jeżeli chcecie, żebyśmy uprawiali dopłaty, jak najbardziej my się w to przebranżowimy akurat na wasze tam, na waszych zasadach, tak? Kończymy? No, kończymy chyba. To także więc Przekaz. do lektury zapchędzamy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.